czujesz moc? Nie. Dlaczego ci się podoba na festiwalu? Dlatego, że lubię odtaj, przyjeżdżam to od lat. A przyjechałaś teraz na jakiś specjalny, na jakiś zespół jeden? Nie, raczej poszukuję jakichś nowych zespołów. Nie wiem. Jest różnorodna bardzo. A masz jakiś ulubiony zespół? Nie, tutaj przyjechałem bardziej odkrywać różne zespoły. No może się wszystko dziać, ale będzie na pewno ciekawie. Słucha? Do końca tutaj, tej dróżki. Wiecie, że panem stanie następny. Dobra. Dobra, wpiszę wasze numery. Dobra. I teraz jest tak. Wjeżdżamy i bardzo was proszę od samego początku. Jesteście fajni, jesteście przyjaźni, jesteście otwarci, jesteście do ludzi. Nie tak jak w domu, ok? Mamy fanpage, mamy wizytówki. Będzie fajnie. Zespół, za którym poszło bardzo dużo naśladowców, a o którym dzisiaj mało kto pamięta. I bardzo dobrze, że on wystąpił na tym festiwalu, bo dzięki temu ci wszyscy, którzy zasłuchują się namiętnie w twórczości jego naśladowców, mogli się przekonać, od czego się to zaczęło i jakie były pierwsze kroki tego gatunku, tej stylistyki czy tego myślenia o muzyce. Dwa, trzy lata temu grali, to był ich pierwszy chyba koncert, albo drugi. No i było fajnie, no. Kiedy jeszcze nie byli tacy popularni, niesamowity koncert, kiedy jeszcze kilka lat temu byli nastolatkami i po prostu koncert z niesamowitą energią i niesamowitym powerem. Było super. To było wszystko naturalne, tam widać było cały czas, że tam nie ma ani trochę udawania, że tam nie ma ani trochę pozowania, ani trochę silenia się na cokolwiek. To wszystko było naturalne, szczere, prawdziwe i to dodawało temu koncertowi uroku. Granie. Oni to nazywają nowym folkiem spirytualnym, mają taką ideę, że przed koncertem powinna się gromadzić ta wspólna energia. No jeżeli tą energię czują, to grają koncert, jeśli jej nie czują, to nie grają koncertu. Że oni z natury są tak dziwnie wyglądającymi ludźmi i ten ich dziwny wygląd bardzo ładnie pasował do muzyki i to się wszystko układało w jedną bardzo ładnie wyglądającą i bardzo ładnie brzmiącą całość. Poniesie ze sobą emocje, jakich nie spotkasz w żadnym innym zespole. Cała muzyka niesie ze sobą emocje, ale jak widzisz ten zespół, to wiesz, że to jest ten jeden jedyny. W końcu, słuchajcie, w końcu są fajne dzieciaki, do tego The Beatles z ulicy Mariackiej.
Jaki to zespół? Oczywiście, że tak, to są The Zippies. Zippies? Zippies. Only dark, dark night shows. Cieszę się, że grają trzeciego dnia. Wszyscy tutaj na ten moment czekają, bo ten zespół Zippies są takim fenomenem. Także mam nadzieję, że ten koncert się odbędzie, że poczują tą energię i naprawdę pokażą tutaj naprawdę